A zaczynamy od ważnych słów przewodniczącego Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, który zaapelował o pomoc humanitarną dla imigrantów koczujących na polsko-białoruskiej granicy. Arcybiskup przypomniał, że, cytuję, Kościół katolicki nie może zaprzestać przypominania, że słowa Jezusa, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, zachowują ważność w każdym czasie. I w każdych historycznych okolicznościach arcybiskup odniósł się także do konferencji ministrów Błaszczaka i Kamińskiego, w czasie której pokazywano zoofilskie zdjęcia i straszono migrantami. Zdaniem arcybiskupa takie zachowanie jest niedopuszczalne. Obowiązkiem władz, napisał arcybiskup, jest wykrycie potencjalnego zagrożenia ze strony osób usiłujących przekroczyć granice państwowe. Nie można jednak stygmatyzować przybyszów, dokonując krzywdzących uogólnień. Że każdy uchodźca to potencjalny terrorysta, napisał arcybiskup Gondecki. Arcybiskup wezwał także do uruchomienia korytarzy humanitarnych, a także mechanizmu w pełni kontrolowanej translokacji nowych migrantów. To wszystko są bardzo ważne słowa, i warto podkreślić, że nie są to słowa pierwsze. Wcześniej w bardzo podobnym duchu wypowiedzieli się choćby prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polach, a także kardynał Kazimierz. Nycz. Zacznijmy od słów arcybiskupa. Pol Polaka. Fakt, że uchodźcy są tak brutalnie wykorzystywani w walce politycznej, nie zwalnia nas i nigdy nie może nas zwolnić z myślenia o nich jako o naszych siostrach i braciach. Jestem przekonany, że zachowując prawo i obowiązek obrony państwowych granic, troszcząc się o wspólne bezpieczeństwo, jesteśmy w stanie nieść pomoc migrantom, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji, napisał prymas polski arcybiskup Wojciech. Polak. A kardynał Kazimierz Snycz w czasie modlitwy za uchodźców mówił tak: trzeba nam się modlić nie tylko za tych, którzy zginęli, co jest absolutnym minimum, nie tylko za tych, którzy cierpią, są uchodźcami. Musimy modlić się również o to, by serca ludzkie się rozgrzały, żeby świat współczesny, zwłaszcza świat ludzi bogatszych, miał serca wrażliwe na ludzkie potrzeby i okoliczności sprawiające, że pomoc jest konieczna. Kardynał Kazimierz Nycz mówił także, że gdy znajdujemy zmarłych u granic Polski, nie możemy mówić tylko o ochronie naszych granic i nie możemy mówić, że te sprawy dzieją się daleko. Nie wolno nam również, zdaniem kardynała Nycza odwoływać się wyłącznie do nauczania świętego Tomasza Zakwinom, który mówił o tak zwanej hierarchii pomagania. Owszem, on mówił o tym, wskazywał kardynał Nycz, ale ten porządek obowiązuje wtedy, gdy mający pomagać sam jest biedny i potrzebujący. Jest też zasada, że w skrajnym przypadku wszystko mamy wspólne i każdy ma do wszystkiego prawo. To jest nauka społeczna Kościoła. Podkreślał kardynał Kazimierz Mycz. Część z komentatorów, to też jest prawda, wskazuje na to, że te słowa mogą być związane z rozpoczynającą się, właśnie czy z rozpoczętą właśnie tydzień temu wizytą biskupów Adlimina w Watykanie. Papież Franciszek, jak wiadomo, bardzo mocno zwraca uwagę właśnie na pomoc migrantom, i to miałoby Skłonić polskich biskupów do takiej, a nie innej postawy. Niezależnie od tego, czy tak jest, czy tak nie jest, wydaje mi się, że jednak nie, że część biskupów rzeczywiście głęboko uwewnętrznia nauczanie Ewangelii i rzeczywiście tak myśli. To wizyta Dlimina jest naszym drugim tematem.